Marco Perman. Czy Ziemia jest płaska? Thank you. It's an honor and of course. Bardzo dziękuję. I przyjemność, i zaszczyt występować przed Państwem. Dziękuję organizatorom, w szczególności Chrisowi, za zaproszenie. I mogę dołączyć się do chóru innych mówców, życząc fantastycznego rozwoju tej Akademii. Wybrałem ten tytuł, żeby przyciągnąć Państwa na mój wykład, ale jeden z noblistów powiedział, że czekał z niecierpliwością tego spotkania, bowiem długo wierzył, że Ziemia jest płaska. Nie tylko jesteśmy połączeni duchem naukowym, ale również poczuciem humoru. Przynajmniej taką mam nadzieję. Co spróbuję zrobić? Troszkę chcę rzucić nić w kierunku spuścizny Kopernika i przyciągnąć tę spuściznę do czasów teraźniejszych, gdzie ta spuścizna ma swoje odbicie w nowoczesnym projekcie. I podrzucę Państwu kilka myśli, które akademicy powinni w przyszłości przebadać. To również inspiracja ze strony Chrisa. A zatem niebo, żyroskop, niebo widziane z Ziemi. Piękny obraz. No to zacznijmy od pytania, czy Ziemia jest płaska. I pewnie Państwo odetchną z ulgą, słysząc, nie, nie jest. Badanie naukowe ma wtedy odpowiedź Grecja, helenistyczne czasy, kiedy to było kilka sugestii w odpowiedzi na tak zadane pytania. Jakiekolwiek pozostałe pytania zostały wyjaśnione przez teorię Kopernika, kiedy to powiedział, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Natomiast wykazał korelację. Kopernik dokonał wielkiego skoku w przód i mówca wcześniej rzucił podwaliny, mówiąc, czemu tak trudno było zaakceptować tę nowoczesną koncepcję, dlaczego nazywa się to rewolucją kopernikańską, która to miała wejść na stałe do myślenia naukowego. I jest mnóstwo danych pokazujących, że Ziemia jest steroidem. To nie jest piekło, chociaż płaskoziemcy tak myślą. Jest pewien przyczynek do mojego wykładu. Płaskoziemcy wierzą, nie jest to spójne, że Ziemia działa z przyspieszeniem 9,8 metra na sekundę. Ważny punkt. YouGovPoll, organizacja łącząca się przez internet z innymi organizacjami, przeprowadziła badanie w Stanach w 2018, a w Wielkiej Brytanii w 2019 roku. 84% tylko miało pewność, że Ziemia jest kulą. Odsetek wśród młodych ludzi jest jeszcze mniejszy. W 2019 roku w wielkobrytyjskim badaniu stwierdzono, że prawdopodobnie, tak powiedziało 5%, Ziemia jest kulą, ale tego nie udowodniono. Podobne badanie, 16% wierzy, że lądowanie na Księżycu się nie odbyło, 20% wierzy, że szczepionki mają zły wpływ, 33% w wieku ponad 55 lat, że kwestie klimatyczne są przesadzone. Dlaczego ludzie, mimo że mamy tyle dowodów, przywarli do idei, że Ziemia jest płaska? Jest to trudne, niezręczne, ale jest pewien znaczący odsetek ludzi, którzy może niekoniecznie zastanawiają się nad samym kształtem Ziemi, ale nad tym, jak odbywa się komunikacja danych naukowych. Ludzie wiedzą, mówią,
że skoro sami nie mogą tego udowodnić, skoro gołym okiem zobaczyć tego nie mogą, no to nie mogą w to uwierzyć. Koreluje to z faktem, że instytucje są zbyt złożone. Zbyt złożone dla jednostek, żeby zrozumieć. Bez znajomości metod naukowych nie są w stanie zaufać temu, co się komunikuje. Kluczowa rzecz. Możemy się śmiać z tego, że ludzie myślą, zastanawiają się, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, co samo w sobie nie jest kwestią krytyczną. Bardziej jednak powinniśmy się troskać, jeżeli chodzi o wydajność szczepionek czy wpływ zmian klimatycznych. Wydaje mi się, że większa kropka, której nie widać, ponieważ zasłania to ekran, myślenie naukowe wymaga lepszej komunikacji w społeczeństwie. Zatem Akademia Kopernikańska, ten instytut, miejmy nadzieję, nie zapomni o społeczeństwie. Przedmówca pięknie opisał niektóre z powodów, dla których nie od razu przyjęto teorię kopernikańską. Jedna z implikacji: Ziemia ma się poruszać na orbicie wokół Słońca. Zatem każdy powinien wyczuć ten ruch oscylacyjny wobec gwiazd. Natomiast odległość w przestrzeni nie była wtedy znana. Zresztą nie wiedziano, pod jakim kątem te gwiazdy są widziane. Trzeba było poczekać kolejne 250 lat, gdzie większość osób szukało tego pomiaru paralaksji 1858, kiedy dokonano tego pomiaru w odległości do najbliższej gwiazdy. Ziemia rusza się wokół Słońca, natomiast problemem jest to, że odległość do najbliższej gwiazdy jest ogromna. Dla nieastronomów analogia jest taka. Populacja około 7 miliardów ludzi na Ziemi, trzeba oddzielić każdego z nich o 5 tysięcy kilometrów, żeby dotrzeć takim łańcuchem do najbliższej gwiazdy. Dlatego też jeszcze należy wziąć pod uwagę kąty, które są naprawdę niewielkie. W 1989 uruchomiono program, który trwa do dziś. Dokonuje pomiarów tych kątów na poziomie 10 mikrosekund. Natomiast można to przełożyć na lepsze cyfry rozumiane, metrologiczne. To jakby kula o promieniu 1 metra. Więc jest to wyzwanie, z którym trzeba sobie poradzić. Między innymi dzięki tym satelitom, które zostały wystrzelone w 2013 roku, o których wspominałem, które to bez mała korzystają pełnymi garściami ze spuścizny Kopernika. Tu zajmujemy się mierzeniem odległości nie tylko do najbliższej czy najbliższych gwiazd, czy też ponad miliarda różnych innych gwiazd. I do czego docieramy? Nie działa. No dobra, nieważne. Sięgnę po dwa przykłady kopernikanizmu. Gaia 2023. Pierwszy to jest fenomen, zjawisko, mnóstwo zjawisko zakrycia. Milionów ciał, które poruszają się w kosmosie. Gaia pomierzyła wiele z nich dość dokładnie. Jeżeli połączymy te dwa i zadamy sobie pytanie, gdzie znajdują się te skaliste ciała w odniesieniu do gwiazd, te planety. Zanim Gaia została dostępna,
Przez kilka lat mieliśmy tylko predykcje. Gaia wykrywa te zakrycia w ilości kilku, kilkunastu tysięcy. Profesjonaliści, ale również osoby zainteresowane czerpią z tej wiedzy. Wiedzą, gdzie i kiedy pojawi się to zasłonięcie, zakrycie i szukają tej gwiazdy, patrzą w jej kierunku, obserwują jasność tej gwiazdy. Patrząc, jak ciało niebieskie zbudowane ze skał porusza się na tle gwiazdy. I są to przekroje tych mniejszych ciał. Jeden z najbardziej spektakularnej konsekwencji to 50-centymetrowy teleskop z Ziemi. Tu patrzymy na tło i mamy Tryton, zasłonięcie. Tryton wyposażony jest w atmosferę. Kiedy patrzymy na krzywą gdzieś na dole tego zdjęcia, i przed Trytonem porusza się ta planeta, to ciało niebieskie zbudowane ze skał. Kiedy porusza się po jego centralnej części, do soczewek docierają sygnały wskazujące na istnienie atmosfery na tym ciele niebieskim. Jest to w pewnym sensie mniejsza, ale peryferyjna działalność Gai. Natomiast przewidywanie tych zasłonięć opiera się o fakt, że Ziemia porusza się wokół Słońca, po tej sferze. Można by powiedzieć, jakie są prospekty. Przewidzenia jednego z tych zasłonięć w przyszłości. Podzielę się przykładem. Profesor będzie jeszcze mówił później o tym. Jedna z tych rzeczy związanych z Gaią. Nie tylko te wydarzenia obserwujemy, ale jesteśmy w stanie je również przewidzieć. Tutaj są cudowne symulacje dokonane w naszej grupie, ujawniające zwiększenie intensywności światła, kiedy zgrywa nam się jeden system z drugim. Jedna z tych rzeczy, które chcę podkreślić, jesteśmy teraz w stanie przewidzieć ruch tych obiektów w tle i tych na ich tle, kiedy pojawiają się tego rodzaju zjawiska. Warszawska grupa odgrywa tutaj ogromną rolę. Powtórzę, w konsekwencji kopernikanizmu i teorii. Jeśli chodzi o te cztery najważniejsze kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę, to oczywiście to była pierwsza kwestia, która pewnie jest najistotniejsza z punktu widzenia szerszej grupy. Natomiast biorąc pod uwagę to, co przed nauką, jaka będzie przyszłość, to tutaj trzeba pamiętać o tym, że możemy spodziewać się przyspieszenia. Istotny komunikat dla przyszłych pokoleń, dla młodych ludzi, iż mamy bardzo wiele pola do nowych odkryć i nowych możliwości dla edukatorów i badaczy. Czy zmierzamy ku końcowi nauki? O tym pisze się już od kilkuset lat. Myślę, że odpowiedź brzmi nie. O tym już słyszeliśmy podczas prelekcji dzisiejszego ranka. Fizyka cząstek, zanim powstanie jedna teoria, upłynie dużo czasu. Kosmologia, czyli jak i dlaczego powstał wszechświat. Biologia ewolucyjna, o czym mówił Didier dziś rano. No i neuronauka, czyli wszystkie aspekty związane ze świadomością. Miesiąc temu w Nature pojawił się bardzo ciekawy artykuł analizujący to, czy współczesna nauka ma charakter przyrostowy. Zacytowano bardzo wiele źródeł i autor daje też taki przyczynek do
myślenia, że może nastąpić fundamentalna zmiana kierunku i że raczej w ostatnich latach doszło do pewnych spadków w niektórych dziedzinach badań. Chciałbym jednak pozostawić to do przemyślenia Akademii. Do czego powinniśmy zachęcać, do jakich działań powinniśmy zachęcać w przyszłości? Chciałbym jeszcze dodać kilka słów na temat współpracy. Tutaj obserwacje, które być może uznają Państwo za osobiste, ale można je przenieść na różnego rodzaju projekty. To był jeden z powodów powstania Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także Europejskiego Obserwatorium. To są instytucje, których działalność motywowana jest pragnieniem zebrania kluczowych kompetencji i szerzenia, popularyzowania wyników badań. Wiąże się to także z przemysłem. Jeśli weźmiemy pod uwagę takie projekty jak Gaia, to oczywiście przekraczałyby zbudowanie takiego urządzenia, przekraczałoby zdecydowanie możliwości techniczne pojedynczego kraju. Potrzebna była wiedza i doświadczenie techniczne ze strony różnych grup. A zatem trzeci bardzo istotny aspekt to współpraca międzynarodowa. Mam też tutaj punkt o złożoności projektów, natomiast ta współpraca międzynarodowa pozwala na znacznie szersze pole do działania. I ostatnia kwestia, o której chcę opowiedzieć, dotyczy nauki i wzrostu ekonomicznego, gospodarczego. Oczywiście wielki wpływ na naukę, na badania mają aspekty finansowe, motywacja i tak dalej. To są wszystko niezwykle ważne aspekty. Mówimy oczywiście o nieoczekiwanych efektach badań i działań, ale pamiętajmy też o takim podejściu stricte naukowym. Wiedza ma wartość sama w sobie. Natomiast naukowcy nie zawsze są w stanie jasno określić, jakie bezpośrednie korzyści dla społeczeństwa płyną z ich badań. W latach 60. i 70. próbowano zrozumieć korelację pomiędzy fundamentalnymi badaniami a wzrostem gospodarczym. Zakładano, że wzrost gospodarczy właściwie jest w pewnym sensie oderwany od społeczeństwa. Natomiast ogólny konsensus płynący z tych wszystkich dyskusji, ale tutaj też wiążą się z tym różnego rodzaju szczegóły. Mówił też o tym Robert Sloan, że dzięki skumulowanej wiedzy dochodzi do rozwoju badań, a także do rozwoju modeli, które sugerują, iż wzrost gospodarczy można przypisać pewnym aspektom gospodarczym. Ogólna konkluzja jednak jest taka, że warto inwestować w naukę, a to wszystko przełoży się na korzyści gospodarcze i ekonomiczne. A zatem podsumowując, udało mi się omówić pokrótce cztery bardzo ważne aspekty, które warto brać pod uwagę. Edukację, kierunki badań, współpracę, a także związane z nimi aspekty gospodarcze. Oczywiście znacznie więcej na ten temat można znaleźć na mojej stronie internetowej. Jesteśmy tutaj w grupie głównie naukowców, zatem chciałbym skorzystać z okazji i powiedzieć o najważniejszych aspektach związanych z Gaią. Przede wszystkim mamy dowody na krystalizację białych karłów, a także czarne dziury, które możemy izolować. Dynamiczna odległość od środka galaktyki, gwiazdy o bardzo dużej prędkości, które są super
masywnymi czarnymi dziurami, a także mówimy tutaj o efekcie halo, ponieważ są tutaj z nami specjaliści od kosmologii. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o aspektach z tym związanych. Mamy ruchy gwiezdne, a także orbity sferoid karłowatych, które mówią o tym, jak tworzą się struktury galaktyczne. Wszystko to oczywiście w pewnym sensie wiąże się z odkryciami Kopernika, opiera się na pewnych zasadach, o których on mówił, natomiast zdecydowanie mamy też dowody na taki ruch Słońca. Fascynujące odkrycia, czy też fascynujące sugestie mówią o tym, że galaktyka nie tylko obraca się, ale także spowalnia pod wpływem otaczającego ją halo. Chciałam zakończyć nieco bardziej naukowo. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.